Minęła godzina 14. Witam wszystkich zebranych gości, pana burmistrza Piotra Petrykowskiego, pana zastępcę burmistrza Krzysztofa Hećmana oraz inne osoby będące na sali. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 20 radnych na sesji obecnych jest 20 radnych. Nie, przepraszam, 19 radnych. 18 radnych. 28 sesję Rady Miasta zwołam na wniosek burmistrza miasta w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymali wszyscy radni. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Jak już wspomniałem, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu otrzymali wszyscy radni. Projekt numer 1/28. Proszę panią Lucynę Jędryszkę o przedstawienie opisu Komisji Programowej i Budżetu na temat tej uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian w budżecie. Dochody. Dział 600, rozdział 616. Zwiększenie o 2 252 382 zł dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy trzech dróg na terenie osiedla Działki. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 600, rozdział 616. Zwiększenie o 2 252 382 zł. Planu wydatków z przeznaczeniem na, i tutaj powiem, jakie drogi wchodzą w ten. Przebudowa ulicy Sosnowej 738 320 zł. Całość zadania szacuje się na poziomie 930 000 zł. Przebudowa ulicy Staszica 532 348 zł i całość zadania szacuje się na poziomie 920 000 zł. Przebudowa ulicy Chopina 981 732 zł. Całość zadania szacuje się na poziomie 1 650 000 zł. Zadania te będą realizowane w latach 2020-2021. Planuje się rozpoczęcie w październiku 2020 roku. I te wszystkie, ten cały rozdział komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 750, rozdział 750-23. Zwiększenie o 100 000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wpis sądowy w związku z zamiarem wystąpienia do sądu o odzyskanie kary umownej od byłego wykonawcy hali sportowej przy ulicy Słowackiego z tytułu niewykonania przedmiotu umowy. I tutaj też po wysłuchaniu wyjaśnień pana skarbnika komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 754, rozdział 754-11. Zwiększenie planu wydatków o 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105 000 zł na rewitalizację Starego Miasta. Zadanie jest zakończone. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 921, rozdział 921-95. Zwiększenie o 10 000 zł planu wydatków na działania związane z kulturą. Wiąże to się z działem 926, rozdział 926-95. Zmniejszenie o 10 000 zł planu wydatków związanych z rezygnacją z imprezy Smaki Kultur. Przeznaczenie tych środków na działania kultury. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Chciałbym po odczytaniu opinii, chciałbym naprawić swój błąd. Tak trochę z rozpędu i trochę no, z takiego stresu, że rzadko kiedy prowadzę, nie dokonałem najważniejszego. Czyli otwarcia 28 sesji Rady Miasta. Chciałbym to naprawić. Teraz nie wiem formalnie, jak otwieram 28 sesję Rady Miasta. Przepraszam bardzo.
No opinię już znaleźliśmy, dlatego przystąpimy dalej do dalszego procedowania. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat uchwały? Nie ma, nie widzę. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Głosujemy teraz za, przeciw lub wstrzymuję się. Jednogłośnie. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Przystępujemy do drugiego punktu dzisiejszych obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2020-2035 otrzymali wszyscy radni. Proszę panią Lucynę Jędryczkę o przedstawienie opinii Komisji Programowej i Budżetu na temat uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2020-2035. Zmiany te wynikają z przyjęcia nowych zadań. Tutaj są te trzy drogi przebudowy dróg, a także z przyjętych zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat przed chwilą odczytanej uchwały? Nie ma, nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania uchwały. Głosujemy teraz za, przeciw lub wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem dzisiejszego programu obrad 28 sesji Rady Miasta zamykam 28 sesję Rady Miasta Bartoszyce i postaram się poprawić na przyszłość. Dziękuję bardzo.